Dzień dobry, witam i zapraszam na pierwszy odcinek New World News, czyli najświeższych informacji z uniwersum New World. Wczoraj, czyli 12 lutego 2024 roku, z filmu od twórców dowiedzieliśmy się, że czeka nas w sezonie 5, czyli za kilka tygodni w grze kilka fajnych zmian. Te zmiany podzieliłem na 10 punktów, a oto pierwszy z nich. Po pierwsze, nie dostaniemy nowej roadmapy, którą obiecywali pokazać nam w maju. Nowa roadmapa zostanie opublikowana najwcześniej w czerwcu. Po drugie, pierwszy rajd w grze. Bossy, puzzle, zagadki i tak dalej. Nazywać się to będzie Winter Rune Forge Trial i będzie to 10-osobowy rajd. Nagrody przewidziane w tym trialu, rajdzie to Dark Matter, nowy artefakt i dwa razy tygodniowo jakieś bonusy. Zapewne chodzi o kasę. Rajd ma być puck friendly, co według twórców oznacza, iż bossy będą łatwiejsze niż Sandworm. Rajd, który mamy od ponad roku już w grze. Punkt trzeci. Nowe artefakty. Toporek, włócznia, topór dwuręczny, średni pancerz, klata, ciężkie rękawice, ciężkie spodnie, lekkie buty oraz amulet. W sumie 7 nowych artefaktów. Najciekawsze chyba ciężkie rękawice Gravity Gauntlets, które za każdym razem jak otrzymujecie obrażenia, powodują, że wasze obrażenia zwiększają się o 3% aż do 10 staków tego 3%, czyli obrażenia mogą się zwiększyć w teorii aż o 30%. Ciekawy jest też amulet Phoenix, który sprawi, że jak będziemy mieli 0 HP i będziemy mieli już umrzeć, to dostaniemy 2 sekundy nieśmiertelności. W tym czasie możecie na przykład użyć potki na żyćko, a wróg przez 2 sekundy nie będzie mógł wam nic zrobić. Coś na zasadzie tego berserka chyba na toporku. Ciekawe są też lekkie buty, które dają 15% damage więcej i 25% szansy na krytyczny atak za waszym pierwszym atakiem we wroga. Wasze pierwsze uderzenie dostaje takie buff. Po czwarte, w sezonie 5 New World dostaniemy obsługę kontrolera. Na razie uproszczoną, ale już to implementują. Nic zaskakującego, od dawna mówi się, że New World niebawem trafi na konsolę. Zmieniona trochę nawigację, koło wyboru, combat lock. Wszystko, co powinien mieć kontroler. Po piąte, w sezonie 5 pozmieniali główny wątek fabularny. Został trochę, jakby to powiedzieć, doszlifowany, w pełni zgodnie z opinią graczy. Dodano trochę ulepszeń, filmików, cutscenek i dwa soul triale, czyli takie bardziej wymagające bossy na arenach, jak to miało miejsce w wątku z Brimstone's Sense, w wątku fabularnym. I całą fabułę teraz będzie można przejść, nie wchodząc na ekspedycję, czyli można robić to solo. Po szóste, w sezonie 5 dostaniemy lekki rework gotowania. Zmiany w przepisach, zmiany we wbijaniu doświadczenia przy levelowaniu gotowania i takie inne drobne zmianki. Po siódme, jedna z ważniejszych zmian, mounty dostępne będą teraz na posterunkach. Nie wiem, czy to będzie jakoś ograniczone, czy będą wszędzie dostępne tak jak w Open Worldzie, tej jednej mapie z posterunkami, ale będą. Trochę się boję, że rozwali to posterunki. Na początku to już widzę te bugi, gdzie ludzie skaczą na przykład na mountach przez bramy. Ciekawe, niedługo się dowiemy, jak to będzie. Po ósme, ciekawszych zmian jeszcze to, że przepisali cały kod New Worlda na czystego C++, co w teorii ma znacznie usprawnić cały kombat, zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych scenach. Ma to być dużo bardziej płynne, mają zostać wyeliminowane desynchronizacje i bugi. Dodatkowo pomoże to programistom w naprawianiu istniejących bugów, bo łatwiej teraz będzie sprawdzać, co jest nie tak, po prostu łatwiej będzie debugować. Po dziewiąte, dwa nowe eventy, nowe stare eventy, czyli Rabbit Revenge, pogoń za królikami i nagrodami, i drugi event to Spring Time Bloom, czyli tak jak mówię, powracające eventy. I po dziesiąte, ostatnia zmiana w sezonie 5 to ulepszenie statystyki Magnify. Wiecie, Magnify zwiększa statystykę, w którą najwięcej macie wpakowanych punktów. Dotychczas było tak, że miałeś 200 punktów wpakowane w zręczność, zakładałeś gear z Magnify, na przykład plus 32 Magnify, to dostałeś 232 zręczności. Magnify adaptował się do największej statystyki i trochę to psuło zarządzanie statami. Teraz Magnify będzie można wybrać globalnie. Na przykład ja, gracz Blimek, chcę, żeby moje wszystkie elementy wyposażenia z Magnify zwiększały moją inteligencję.
klik i wszystko przechodzi na inteligencję. Nie będzie oczywiście tak, że na przykład buty z Magnify w inteligencję, czapka w siłę, a rękawica w fokus. Nie. To ma być wszystko ustawione globalnie. Dobra, to na tyle nowości z sezonu 5, który nadejdzie jakoś w marcu. Jeśli nie wiecie kiedy, to tam jak wejdziecie sobie w sezonową przepustkę u góry, macie datę do zakończenia sezonu i tam zaraz po tej dacie pojawi się kolejny sezon. Dzięki za uwagę, proszę o suba, lajka, komentarz. Ciekawi mnie, co wy myślicie o tych zmianach, czy to dużo na sezon, czy to mało. Co sądzicie o mountach na posterunkach i wpadajcie czasem na stream i na Discorda. Nara.